A dzisiejszym tematem jest regał z Castoramy, bodajże chyba najtańszy, jaki był, za około 70 zł. Nie pamiętam, pokupiłem jego kilka czy kilkanaście dni temu i przydałoby się w końcu jego złożyć. Miałem kupić lepszy jakiś, taki za około 140, tej samej wielkości, ale stwierdziłem, że tamto moim zdaniem też dupy nie urywa, to może spróbujemy najtańszy. Ja będę chciał porządne regały, to może sobie po prostu zamyję, zrobię. To tylko ma wytrzymać jakieś skrzyneczki, kartony. Znaczy dokładnie to, co tu się dzieje. Bo to jest jakaś masakra. Przez te remonty, pierdoły tutaj. Niestety. Żal na to patrzeć. Nawet samochodem nie można wjechać. To ja. Nie wiem, znaczy zaczynam się brać za robotę, aczkolwiek nie mam pojęcia, czy tu jest jakiś model, czy tu nie ma, czy coś tu jest opisane. No ale wynajmniej paczka waży 15 kilo, te droższe ważą około 20, 30, 40, coś takiego, taki zwykły, na tych sadzanych, no takie, że tak powiem, zwykłe padziewie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak wygląda zawartość opakowania, jakieś 5-militrowe płyty, plus wygięte z blachy, wytłoczone, kątowniczki, jakieś wzmocnienia. Nigdy nie miałem do czynienia z takim regałem, pierwszy raz takie coś będę składał, tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miałem przeprowadzić test wytrzymałości, bo to, co tu jest napisane, to moim zdaniem jest niemożliwe. Miałem układać na tym worki cementu. Więc ja wszystko wyciągam i zaczynamy. Na razie nie montuję tego tak, jak to powinno być. Bo chcę zobaczyć, jak wyjdzie rozstaw półek, bo na pewno je będę zmieniał, nie tak jak są pokazane na obrazku, choć może i tak zostanie, zobaczymy, bo oczywiście będę to dostosowywał do swoich potrzeb, do tego, co będę chciał na tym regale postawić. Widzimy się, jak już będzie złożone lub prawie. Regał mamy złożony, prawie zostało tylko włożenie półeczek i w tym momencie będę musiał chyba jako przeprosić, bo sam jestem zdziwiony, że on jest naprawdę stabilny, mimo tego, że nie jest skręcany, tylko spinany. Warunek topcze to pospinać, czyli że nie tu blaszki wystają, tylko wszystkie są pozaginane do środka. To jest naprawdę sztywne. Normalnie jestem zdziwiony. Spokojnie to może stać bez przykręcania. Tylko wiadomo, nie obciążałbym jego tak, jak jest tam napisane. Nie waliłbym 50 kg na środek. Tu oczywiście te deseczki nie są za grube, ale mają podparcie po środku. I tu się, nie wiem, czy to będzie widać, uginają. No ale ja na jakieś skrzyneczki narzędziowe lub coś w tym stylu, jakieś kartony, czemu nie? Naprawdę sam jestem zaskoczony. Oczywiście dużo osób narzeka pewnie na te regały, że się chwieją tamto, siamto. No ale ja tu widzę, że tu podstawa to dobrze to złożyć, dobrze pospinać. I to naprawdę się trzyma. Może czymś to obciążymy? Zara. Mamy nasz stelaż. Stelaż nie jest ani przymocowany, ani nie jest wypoziomowany. Postanowiłem, że spróbuję na niego nałożyć
po 125 kg cementu na każdą półkę. Zobaczymy, czy się nie rozleci. Producent zaleca przymocowanie i wypoziomowanie. Wiadomo w jakim celu. Żeby było sztywniej i bezpieczniej, oczywiście. Ale lecimy. Mam trochę tego cementu. A już, tylko kto to będzie później składał z powrotem. Ajajaj. Jak to układać? Stoi. Nie mam poziomicy pod ręką. Sprawdziłbym, czy coś się wygina. No ale stoi. O, to ja sztywny. Krzywo stoi, boję się, że gibnie. Bo może się tak zdarzyć. I to będzie moja wina, nie wina obciążenia. Nie mogę wsadzić. Ja zacznę pukać, stukać. Na pewno mi wejdzie. No. Nie odsypuj się. Stoi jeszcze. To jest mała półka. No pchuć.
Więcej nie wsadzam, bo widzę, że zaczyna się przechylać. I nie jest przymocowany, nie jest wypoziomowany. A nie chcę jego rozwalić. Zaczyna lecieć w tą stronę, zginać się. Ale moim zdaniem i tak jest nieźle. To dziękuję za uwagę. Cześć.